Cześć, jestem Jacek i jestem PM-em w eEngine. Pracuję tutaj relatywnie niedługo i dobrą stroną tego bycia nowym człowiekiem w firmie jest to, że wchodząc z zewnątrz można dostrzec pewne niedoskonałości, mankamenty i próbować się ulepszać razem z całą ekipą. Może opowiem wam po prostu historię. Do mojego projektu trafił Tymek i po przejściu onboardingu trzeba mu było założyć konto na GitHubie. Tak więc tech leader projektu zwrócił się do mnie z prośbą o to, abym poszedł do Pawła, aby ten założył Tymkowi konto na GitHubie. Paweł stwierdził, że ma od tego swoich ludzi i jest trochę zajęty, więc odesłał mnie z tym tematem do Szymona. Szymon stwierdził, że okej, on potrafi to zrobić i wie jak to zrobić, ale wiąże się to z kosztami, więc wolałby jednak mieć od kogoś jakieś potwierdzenie na piśmie, od kogoś, w sensie od Pawła, że może wydać pieniądze na ustawienie konta Tymkowi na GitHubie. W końcu znowu poszedłem do Pawła, Paweł podesłał mu to potwierdzenie, ale zajęło nam to strasznie dużo czasu. I też ja sam poczułem się trochę jak Asterix w bajce 12 prac Asterixa. Tam miał on za zadanie załatwić coś w rzymskim urzędzie i pukał od okienka do okienka, chodził, cały dzień zajęło mu załatwienie czegoś. I właśnie za założenie tego konta na GitHubie wydawało mi się nieproporcjonalnie dużo czasu, tak? Bo to powinna być rzecz, która powinna być robiona just like that. A zajęła mi jakieś pół godziny do 45 minut, co w ogóle nie kalkuluje się. Doprowadziło mnie to do tego, że zaproponowałem naszej HQ, że wyrysuję matrix odpowiedzialności czy matrix eskalacji, tak żebyśmy mieli taki drogowskaz czy kompas, żeby każdy w naszej firmie miał drogowskaz, z jakimi tematami kierować się prosto do kogo, żeby właśnie nie było tego chodzenia od człowieka do człowieka i załatwiania prostych spraw w długim czasie. Matryca eskalacji pozwala nam rozwiązywać też inne problemy. Przykładowo, jakiś czas temu jeden z naszych deweloperów potrzebował aliasa do maila, aby przetestować rozwiązanie, które wdrożył. No i zamałpkował nasz cały general na Slacku z prośbą o to, kto może założyć mu alias. No i oczywiście wszyscy musieli się oderwać od pracy, zobaczyć o co chodzi i połowa ludzi napisała, że nie potrafi tego zrobić albo nie może, ale ktoś po prostu skierował go do właściwej osoby. Matryca eskalacji w tym momencie daje nam prosty drogowskaz, tak? Dajemy człowiekowi mapę, według której może się poruszać i od razu widzi, do kogo ma się zwracać z czym. Działa to na zasadzie single point of contact, czyli punktów kontaktowych, do których można się zwracać, tak? Także nie idziemy z jakimiś prostymi rzeczami od razu do HQ, tylko każdy projekt ma na przykład swojego project managera albo tech leadera i z problemami typu technicznego deweloperzy idą od razu do tech leaderów, a jeżeli jest jakiś problem bardziej miękki, który trzeba rozwiązać, załatwiają go PM-owie. Kiedyś byliśmy małą firmą względnie, 10 osób powiedzmy, i wszyscy robili wtedy wszystko. A teraz jest nas prawie 30 osób, no i nie może być tak, że wszyscy odpowiadają za wszystko. To co nam w tym może pomóc ta cała matryca? No, matryca właśnie daje nam wskazówki, do kogo iść z jakim problemem, tak? Nie rzucamy problemu w eter, tylko wiemy, jaka osoba zajmuje się jakim problemem. Wiemy, że jeżeli problem jest natury bardziej technicznej, to zgłaszamy się do tech lidera. Jeżeli tech lider w naszym projekcie nie podoła zadaniu, to jest zawsze ktoś, kto jest jeszcze bardziej ogarnięty technicznie i można zwrócić się z problemem do niego. Jest zawsze też ten ostatni taki punkt techniczny, czyli Paweł. Z drugiej strony, jeżeli mamy do podjęcia albo do ustalenia jakieś rzeczy bardziej biznesowe, zwracamy się z tym do PM-ów. A co w sytuacji, w której załóżmy jakiś jeden z naszych obszarów, dajmy na to dany tech leader, ma
że tak powiem, konflikt interesów z jednym z PM-ów, to co wtedy się dzieje w takiej sytuacji? Wtedy zwracamy się do naszego najwyższego punktu eskalacji, czyli Ani, która siedzi tam. I ona podejmuje najważniejszą, najbardziej wiążącą decyzję. A ta matryca, no... Wszystko opowiedziałeś, że tak przyszedłeś, zobaczyłeś, zrobiłeś. A jak to działa w praktyce? Polem do poprawy jest to, że nie wszyscy są jeszcze po prostu przyzwyczajeni do korzystania z tej matrycy. Ludzie, którzy siedzą w tej firmie od paru dobrych lat, mają swoje utarte ścieżki. I te ścieżki trzeba będzie też pewnie stopniowo zmieniać wraz z wprowadzaniem matrycy w życie. Okej. Okay. Łatwiej zmienić matrycę niż ludzi. Tak. Ale będziemy nad tym pracować. Wrzucimy matrycę jako link pod tym filmem, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak to u nas wygląda w praktyce? Pewnie. Okej, okay, więc znajdziecie matrycę w linku w opisie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, mam nadzieję. Trzymajcie się, cześć.